Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Radiolog to specjalista, który zajmuje się interpretacją obrazów takich jak rentgen, ultrasonografia czy tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny. Radiolog interwencyjny wykonuje zabiegi pod kontrolą tych technik. Radiologia interwencyjna ma swoje zastosowanie w bardzo wielu sytuacjach i chorobach onkologicznych, a ja pokażę Państwu kilka przykładów. Zacznijmy od diagnostyki. W erze medycyny precyzyjnej czy personalizowanej odpowiednie dobranie leczenia do pacjenta jest możliwe, jeśli mamy odpowiednią ilość materiału tkankowego, na podstawie której badania histopatologiczne i genetyczne. Taki materiał może nam zapewnić biopsja gruboigłowa, a jeśli jest ona wykonywana pod kontrolą tomografii komputerowej, to można za jej pomocą pobrać materiał w większości narządów człowieka z bardzo wysoką skutecznością, około 80-90%. I tutaj widzimy przykład podejrzenie wznowy chłoniaka u pacjenta z powiększonym węzłem chłonnym w okolicy aorty. To jest kilka milimetrów od aorty, ale można bezpiecznie i skutecznie taki zabieg wykonać w znieczuleniu miejscowym i w szybkim czasie można uzyskać odpowiedni wynik. Biopsję trzustki zwykle wykonuje się pod kontrolą endoskopowej ultrasonografii, natomiast można je też wykonywać pod kontrolą tomografii komputerowej i niedawno sprawdzaliśmy skuteczność naszych zabiegów, wynosiła około 93%. Trzeba pamiętać o tym, że czasami w EUS biopsja też może nie być możliwa do wykonania lub coś może pójść nie tak. W takich przypadkach też można stosować biopsję pod kontrolą tomografii komputerowej. W takiej sytuacji u naszych pacjentów biopsja była skuteczna w 75%. To jakby nieskuteczność jednej metody nie wyklucza skorzystania z drugiej. Radiologia interwencyjna to w dużej mierze leczenie nowotworów. Jedną z tych metod, które stosujemy w leczeniu nowotworów, jest ablacja, czyli niszczenie guzów. Można je podzielić na dwa sposoby. Termoablację, czyli niszczenie guzów za pomocą wysokiej temperatury i kryoablację, czyli zamrażanie guzów. Za pomocą ablacji można niszczyć guzy wątroby, kości, nerki, nadnercza czy płuc. I zabieg taki typowo wykonuje się przez skórnię pod kontrolą tomografii komputerowej i USG. Nakłuwa się guz i na końcu igły ablacyjnej wytwarza się wysoką temperaturę, tak aby zniszczyć guz i niewielki margines zdrowej tkanki wokół. A całą pozostałą część wątroby pozostawiamy nietkniętą. W miejscu guza pozostaje martwica, a później pojawia się blizna. Tak wygląda z zewnątrz ten zabieg, czyli widać, że nie otwieramy jamy brzusznej czy klatki piersiowej w celu jego wykonania. W wytycznych Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej we wstępie do części o raku jelita grubego z przeżytami jest taki fragment, że w ostatnich 20 latach wyniki leczenia raka jelita grubego z przeżytami znacznie się poprawiły dzięki nie tylko większej liczbie resekcji i strategicznemu podejściu do leczenia systemowego, ale też ekspansji technik ablacyjnych. To zdanie pojawiło się tam w 2016 roku. Od tego czasu ta ekspansja na świecie była znacznie przyspieszyła. Jednym z najczęściej leczonych narządów za pomocą ablacji jest wątroba. Jeśli mamy dużą liczbę zmian przerzutowych w wątrobie, to oczywiście metodą z wyboru jest chemioterapia. Natomiast jeśli tych zmian jest kilka, na przykład trzy i są niewielkich rozmiarów, powiedzmy do 3 cm, to jest to tak zwana choroba oligometastatyczna, która lepiej rokuje niż liczne przerzuty i możemy wykonać termoablację tych zmian z nadzieją, że doprowadzimy do trwałej remisji, a przynajmniej do długotrwałej remisji. Dlaczego to robimy? Ponieważ w randomizowanych badaniach okazało się, że 8 lat przeżywa 9% pacjentów, którzy byli leczeni tylko za pomocą chemioterapii i 36% za pomocą chemioterapii i ablacji. I o tę różnicę między 9 a 36% walczymy. Rak wątrobowo-komórkowy, czyli HCC, to typowy nowotwór, który leczy się za pomocą metod radiologii interwencyjnej, za pomocą ablacji, ale także za pomocą chemoembolizacji czy radioembolizacji. I w tych nowotworach
Ablacja jest stosowana przy zmianach do 3 cm i skuteczność wtedy jest niemal identyczna jak resekcje, jeśli chodzi o 3-letnie przeżycie bez wzmocnienia. Powikłania na poziomie 3% przy śmiertelności liczonej w promilach powodują, że jest to chętnie stosowana metoda u pacjentów z chorą wątrobą. Ablacje wykonuje się także w płucach. Tutaj widzimy przerzut raka jelita grubego i po 2 latach bliznę w kontroli tomografii komputerowej. Załóżmy taką sytuację. Mamy 5 przerzutów do płuc. 3 w jednym płucu, 2 w drugim. Często taki pacjent jest traktowany jako pacjent rozsiany. Jeśli odpowiednio długo będziemy go tak traktować, leczyć tylko systemowo, to z pewnością w którymś momencie rozsiany będzie. Natomiast w takiej sytuacji można wykonać termoablację 3 guzków w jednym płucu, następnie 2 guzków w drugim płucu i obserwować pacjenta przez jakiś czas. Być może one nigdy nie nawrócą, ale nawet jeśli na przykład za 2 lata pojawi się nowy guzek, to możemy wtedy zniszczyć go za pomocą ablacji, usunąć za pomocą operacji chirurgicznej czy naświetlić radioterapeutycznie. Wszystkie opcje terapeutyczne są dostępne. Miejscowa skuteczność ablacji takich małych guzków, powiedzmy do 2 cm, to około 90% przy minimalnym odsetku powikłań, praktycznie zerowej śmiertelności. 3-letnie przeżycie takich pacjentów to ponad 80% i to już jest bardzo dobry wynik. Co ważne, ablacja nie wpływa na funkcję płuc, czyli nie zmniejsza funkcji płuc, co jest szczególnie istotne dla pacjentów, którzy tę funkcję płuc już mają upośledzoną, na przykład pacjenci z rozerwą, czy ogólnie z POHP. Co również ważne, po ablacji przerzutów pacjent średnio ma 12 miesięcy wolne od chemii, co dla jego jakości życia, ale także dla ogólnego przeżycia ma istotne znaczenie. Jeśli przerzuty były tylko w płucach, to nawet 20 miesięcy. W naszych pierwszych doświadczeniach leczenia przerzutów raka jelita grubego do płuc u wszystkich pacjentów udało się zniszczyć zmiany przerzutowe i tylko u 2 pacjentów pojawiły się nowe zmiany. Natomiast u tych, u których nie pojawiły się nowe zmiany, mamy do czynienia z długą remisją już ponad 2 lata. Być może nigdy te zmiany nie nawrócą, ale nawet jeśli nawrócą, to w dalszym ciągu stosując kontrolę możemy je wyłapać odpowiednio wcześniej i leczyć. Ze względu na te zalety ablacji przerzutów do płuc, Towarzystwo Amerykańskie Torakochirurgiczne i NCCN zalecają stosowanie ablacji, jeśli resekcja nie jest możliwa. No niestety w Polsce ta metoda nie jest refundowana, więc polscy pacjenci nie mają do niej dostępu. Ablację można też stosować, tutaj już znacznie rzadziej, w raku niedrobnokomórkowym płuca, natomiast zwykle dzieje się to w sytuacji, kiedy nie można wykonać ani resekcji, ani radioterapii. To również jest w wytycznych europejskich i amerykańskich, no ale w Polsce ta metoda nie jest dostępna. Tak wygląda ślad po termoablacji, co pokazuje mało inwazyjny charakter tego zabiegu. Jest ponad 800 prac naukowych o ablacji płuc. Jest ona uwzględniona w wytycznych i amerykańskich, i europejskich. No i liczymy, że kiedyś w Polsce pacjenci z nowotworami też będą mieli do niej dostęp. Ablacji stosuje się też w leczeniu guzów nerek. Tutaj widzimy raka nerki, obrazek przed. U góry widzimy kilka igieł do kryoablacji, ponieważ w kryoablacji używa się większej liczby igieł, ale jest to metoda dominująca obecnie w leczeniu guzów nerek ze względu na możliwość leczenia guzów większych i położonych w trudniejszych lokalizacjach. I obrazek po, czyli widzimy już tylko martwicę niewzmacniającą się kontrastowo. Takie zabiegi wykonuje się u pacjentów, u których nie można wykonać resekcji, czyli u pacjentów obciążonych innymi chorobami, na przykład chorobami serca czy płuc. U pacjentów z jedną nerką, u pacjentów z upośledzoną funkcją nerek, czy z guzami w obu nerkach. Skuteczność tych zabiegów jest zbliżona do częściowej nefrektomii, natomiast bardzo rzadkie powikłania powodują, że jest ono właśnie częściej stosowane u pacjentów, którzy są chorzy z innych powodów. Tu znowu są setki prac na temat ablacji guzów nerek i o ile termoablacja jest wyceniona, natomiast na poziomie powiedzmy 15-20% prawdziwych kosztów,
To kryoablacja w ogóle nie znajduje się w naszej refundacji, a jest zalecana przez wszystkie towarzystwa onkologiczne i urologiczne. I tutaj widzimy trzy metody leczenia raka nerki: częściową nefrektomię, radykalną nefrektomię i ablację. Przy czym no, ta metoda dla większości polskich pacjentów nie jest dostępna. W zeszłym roku wykonano, czy 2 lata temu, 80 takich zabiegów na cały kraj. To tyle, co jeden szpital brytyjski wykonuje w pół roku. Jeden szpital. Kości. Możemy wykonywać ablację kości głównie w celach przeciwbólowych. Efekt przeciwbólowy jest już po 24 godzinach i jest dość trwały, mimo 6 miesięcy, a powikłania są bardzo rzadkie. Takim dobrym przykładem stosowania różnych technik radiologii interwencyjnej są przerzuty do kręgosłupa, które zagrażają złamaniem. Kiedy złamie się trzon kręgu, może uciskać na rdzeń, powodować niedowłady, obniżać jakość życia pacjenta, a nawet skracać jego życie. Dlatego można wykonać zabieg nakłucia takiego guza pod kontrolą np. tomografii komputerowej, zniszczenia go za pomocą termoablacji czy kryoablacji, a następnie wypełnienia cementem. W ten sposób nie zostawiamy jakby przestrzeni pustej po zniszczeniu guza, które łatwo może się zapaść, tylko stabilizujemy kręgosłup oprócz zniszczenia samego guza. No, takich zabiegów w Polsce się raczej nie wykonuje. Jaka jest różnica właśnie między Polską a światem i jak wygląda dostępność polskich pacjentów dla radiologii interwencyjnej? Z 200 najlepszych szpitali onkologicznych na świecie 100% ma radiologię interwencyjną i oferuje ją swoim pacjentom w szerokim zakresie. W Polsce większość ośrodków onkologicznych nie oferuje radiologii interwencyjnej w żadnym zakresie. Tutaj widzimy porównanie, jeśli chodzi o liczbę wykonanych zabiegów. To jest dosłownie kilka zabiegów w Polsce przy 1000 we Francji czy Wielkiej Brytanii. Podobnie ma się sprawa z termoablacjami guzów płuc czy kryoablacjami, których w ogóle nie wykonuje. W tydzień w jednym szpitalu francuskim wykonuje się tyle, co w Polsce w tym roku, a w tym roku już chyba nie będzie 5 lat. Jeśli chodzi o kryoablację guzów płuc i kości, to w Polsce w ogóle nie są wykonywane. A zauważmy, jak ogromny wzrost w ciągu ostatnich, powiedzmy, 10-12 lat radiologia interwencyjna odnotowała w renomowanych światowych ośrodkach, kiedy mamy wzrost o 400%. I ten wzrost wynika ze skuteczności, z bezpieczeństwa tych zabiegów, a przede wszystkim z bardzo wysokiej efektywności kosztowej. Po prostu efekt tych zabiegów w porównaniu do kosztów, które generują, jest bardzo dobry. A tutaj widzimy mapkę Wielkiej Brytanii i na zielono są te kropeczki, które oznaczają pracownie oferujące zabiegi radiologii interwencyjnej u pacjentów onkologicznych. 143 takie ośrodki. W Polsce w niektórych ośrodkach wykonuje się ablację guzów wątroby, bardzo niewielu guzów nerek, a reszty w zasadzie wcale. Radiologia interwencyjna jest obecna w wytycznych NCCN w następujących chorobach nowotworowych i w następujących stanach dotyczących chorób nowotworowych. Wytyczne NCCN są obecnie adaptowane do polskich warunków. No i dobrze by było, gdyby za tymi adaptacjami poszła też dostępność do zabiegów, które te wytyczne sugerują. Niestety brak refundacji wielu z tych zabiegów nie pozwala nam na ich wykonywanie. Termoablacja guzów płuca, kości czy nadnerczy, a także kryoablacja guzów nerki, płuca czy kości nie są niestety refundowane. I dlatego w Polsce mamy tylko trzy filary opieki onkologicznej zamiast czterech filarów, czyli radioterapii, onkologii klinicznej, chirurgii onkologicznej i radiologii interwencyjnej. Dziękuję bardzo za uwagę.